Zadanie ósme z matury 2003 za 3 punkty. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5%. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oblicz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, przyjmując, że przeciętne wynagrodzenie jest równe 1869,76 zł. Wynik podaj w zaokrągleniu do 1 grosza. Zauważ, że ważne w zadaniu jest najpierw wyznaczenie podstawy wymiaru składek, czyli kwoty, od której będziemy obliczać właśnie te 7%. Ale nie obliczamy 7,5% z naszej kwoty poborów, tylko z troszeczkę niższej wartości. Podstawą wymiaru składek jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli trzeba obliczyć 60%, widzisz, z przeciętnego wynagrodzenia. I po wymnożeniu 60%, to jest 0,6 razy średnie wynagrodzenie, to jest taka oto kwota. Jest to podstawa, z której będziemy liczyli następnie 7,5%. Przystępujemy teraz do obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Liczymy, jak już wspomniałem, 7% z naszej podstawy, czyli z tej kwoty wyżej. Tutaj od razu 7,5% zamieniłem na liczbę, czyli przesunąłem przecinek o dwa miejsca w lewą stronę. Po wymnożeniu na kalkulatorze otrzymuję, że jest to 84, przecinek, no i tutaj jakieś cyferki. Wiemy w zadaniu, że wynik trzeba podać w zaokrągleniu do 1 grosza, czyli do drugiego miejsca po przecinku. Na drugim miejscu jest trójeczka, a na trzecim miejscu dziewiątka, więc ta trójeczka zostanie zwiększona, czyli mamy 84,14 zł. I w zasadzie to jest wynik. Dajemy odpowiedź. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 84,14 zł.